Wiosna 2022 pora szykować się na zmianę trendów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, bo o tym rynku będę mówił od razu, powiem, że ten film składa się z dwóch części: jawnej i tajnej. Na tajną jeszcze Was chwilę później zaproszę. Ale dlaczego mówię o tym, że będzie kryzys? Widome to już jest od pewnego czasu. Na przykład współpracujący z nami oraz pracujący z nami rzeczoznawcy majątkowi raportują, że na przykład w Warszawie w grudniu ceny nieruchomości mieszkalnych były już lekko niższe niż te powiedzmy pół roku wcześniej. To ja mówię o Warszawie, nie wiem jak jest w innych miastach, ale zawsze tak jest, że te zjawiska, które Zachodzą w Warszawie prędzej czy później, rozpowszechnią się po większej części Polski. Czasami jest to opóźnienie jakieś, więc proszę mi nie mówić, że a u mnie rośnie. Poczekajcie, zobaczycie. Co spowodowało ten kryzys? No, pewnie już jakieś wyczerpanie się go zasobów gotówki, bo wiele ludzi kupowało za gotówkę. Ale też słuchy wtedy jeszcze w grudniu, czy też wcześniej o tym, że będzie zaostrzona polityka kredytowa, a ta polityka kredytowa została zaostrzona, podniesiono stopy procentowe. Mało tego, wprowadzono też zasady, czy też od kwietnia mają działać takie zasady, że bank ma kalkulować, tak, kredyt, jakby WIBOR był większy nagle o 5%, co spowodowało, że zdolność kredytowa spadła mniej więcej o 30%. Tak to się szacuje. Ale zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest popyt? Popyt to jest posiadanie potrzeby poparte posiadaniem pieniędzy. I w Polsce oczywiście wiele osób chciałoby mieszkać. Teraz mamy do czynienia też z falą uchodźców, która jak sądzę może być falą tymczasową. Jeżeli będzie pozytywny wynik wojny na Ukrainie, no to ci ludzie przyjadą i wrócą. Część z nich jedzie dalej, część z nich zostanie w Polsce, ale wielu z nich wróci, choćby dlatego, że lepiej jest mieszkać między swemi po prostu. Ale co z tego, że jest potrzeba Posiadania, jeżeli nie ma na to pieniędzy, nie ma na to pieniędzy z kredytu, bo kredyty, jak już wspomniałem, będą dawane mniejsze. A co gorsza, rosną ceny produkcji budowlanej. Mamy rynek pierwotny, mamy rynek wtórny. Co się dzieje z rynkiem pierwotnym w czasie kryzysów? Czy on zawsze egzystuje? No ja wiem, że deweloperzy mieli ostatnio bardzo duże marże, ale przypomnijmy sobie lata początkowe, 3-4 lata. XXI wieku. Wtedy mieszkania czekały na nabywców, stały puste bloki i deweloperzy nie zaczynali nowych budów. A dlaczego? Dlatego, że koszty budowy, koszty rozpoczęcia tych budów, na przykład w Warszawie, były większe niż ceny, które mogli uzyskać na rynku. I to mamy dzisiaj. Były też wiele, wiele lat, nawet do 2010, a nawet dłużej. W niektórych mniejszych miejscowościach te koszty wytworzenia nowej substancji mieszkaniowej były większe niż to, co można było uzyskać na rynku, i tam po prostu nie było budownictwa deweloperskiego. A co mamy dziś? Dziś mamy to, że ceny produkcji budowlanej galopują, i to w sposób szalony i nieprzewidywalny, kiedy to się skończy. No, przynajmniej na pewno nie w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch czy trzech. Nie przewiduję. Takich rzeczy, bo nawet jeżeli wojna na Ukrainie skończy się prędko, to jeszcze mamy skutki pandemii, które ciągle nas dotykają i to zmieni się, ale za jakiś dopiero czas. I teraz przejdźmy do tej części tajnej. Tych, którzy chcą, zapraszam do naszego biuletynu klubu specjalistów nieruchomości. Tam znajdziecie dalszą część tego filmu. Zapraszamy pośredników i inwestorów, dołączcie do tych setek, którzy już do tego klubu należą. Zapraszam, bo powstaje pytanie, na przykład dla inwestorów, jak się mam zachować i dla pośredników, co robić dalej. A dla tych wszystkich, którzy zaczęli swoją pracę w pośrednictwie po roku 2012, będzie to zapewne nowość, a więc zapraszam teraz na część tajną. Słuchajcie, jeżeli zaczęliście działalność w pośrednictwie,